Tutaj na biurku znajdują się elementy, które wykorzystam do sterowania karniszem elektrycznym. Mam karnisz elektryczny firmy MioDecor, a to jest jego silnik. Jest to silnik, który oznaczany jest symbolem MioDecor Comfort 90. I jest to silnik, który potrafi, przede wszystkim silnik jednofazowy, prądu 200, napięcia 230 V, który może być, może obracać w jedną lub w drugą stronę, właśnie w tym przypadku moim karniszem elektrycznym. On normalnie jest zamontowany w pozycji pionowej, w ten lub nawet w ten sposób może być zamontowany i kręci odpowiednią taśmą przesuwającą firankę czy też zasłonkę na karniszu, prawda, w karniszu. Ja chcę go podłączyć do systemu inteligentnego domu u mnie Fibaro i w tym celu wykorzystam sterownik, który się nazywa Roller Shutter 2, który to jest dedykowanym sterownikiem do wszystkich zastosowań, gdzie mamy silnik jednofazowy, który możemy właśnie za pomocą odpowiedniego ustawienia przepływu prądu sterować w prawą lub w lewą stronę. Ma on głównie zastosowania właśnie do markiz, do rolet, do karniszy elektrycznych, ale również i do bram elektrycznych. Jak widzimy w pudełku, jest to wersja podtynkowa. Ja akurat teraz demonstruję podłączenie tego w wersji, powiedzmy, nie podtynkowej, tylko natynkowej, dlatego umieszczę go sobie w tej oto zgrabnej puszce tutaj przygotowanej. O, w ten sposób. Ale to za chwilę. A będę go sterował oczywiście przez sieć Z-Wave zdalnie za pomocą jakiegoś algorytmu, ale dodatkowo za pomocą wyłącznika właśnie natynkowego. Może to być oczywiście podtynkowy. Jeżeli byłby podtynkowy, to prawdopodobnie bym zamontował wtedy wszystko w puszce elektrycznej podtynkowej głębokiej 6-centymetrowej. Teraz zrobię to właśnie w oddzielnej puszce, więc to będzie tak wyglądało. I sięgnijmy do instrukcji, która jest dostarczona przez Fibaro. Więc w instrukcji, która jest dzielona z językiem angielskim, mamy schemat. Ze schematu tego jasno wynika, że nasz roller shutter potrzebuje na stałe przewód neutralny, następnie przewód fazowy zasilający. Q1 i Q2 to będą odpowiednio wyjścia napięciowe 230 V sterujące się silnikiem w prawo lub w lewo, albo inaczej rzecz mówiąc, zasłaniając lub odsłaniając, oraz wejścia S1 i S2, tak samo tym razem 230, ale wchodzące na sygnał, który będzie pochodził od tych tutaj przycisków, że zostało wydane polecenie ręcznie odsłonić, zasłonić, zatrzymać i tak dalej. Widzimy, że producent MioDecor posiada wersję także, którą możemy w pełni sterować, dlatego ja ją wykorzystuję, bo mamy tutaj pięcioprzewodowe podłączenie i idąc od tej samej strony, co mieliśmy na sterowniku Fibaro, mamy niebieski przewód, czyli przewód neutralny, następnie podłączamy na stałe zasilanie, a więc fazę, przewód czerwony. Potem mamy Q1, czyli obroty w jedną stronę, Q2 obroty w drugą stronę. To będą żyły, przepraszam, ułożę sobie brązowy i czarny, Q1, Q2. S1, S2 nie jest połączone z MioDecorem, tylko oczywiście z naszym przełącznikiem. I niezależnie mamy przewód ochronny PE, prawda? Wykorzystując dużą puszkę do podłączenia, przewidziałem wprowadzenie i wyprowadzenie wszystkich przewodów od silnika tego MioDecor Comfort Model 90 tutaj od góry. Podepnę ją na tą kosteczkę tutaj elektryczną, na tą kostkę ją podepnę. Następnie część tych przewodów, które takie jak właśnie obroty silnika prawo-lewo, będą podpięte bezpośrednio do Q1 i Q2 tutaj w dół. Inne przewody, takie jak przewód neutralny i zasilanie, oczywiście też będą podłączone do
naszego roller shattera Fibaro, ale także do źródła. Tu będzie kostka, na której będę miał właśnie wchodzące napięcia. Napięcie oraz przewód neutralny. A sterowanie z tego przycisku wezmę i wprowadzę właśnie bezpośrednio na S1 i S2.